Cześć, witajcie, Szumon z tej strony, Hejka, w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam bez zbędnego gadania rozrusznik, co to jest takiego, jakie ma zadanie w naszym aucie i z czego jest zbudowany. Wziąłem sobie jakiś tam rozrusznik. Rozrusznik jest to takie urządzenie, które nam uruchamia silnik w naszym pojeździe, prawda? Jest przykręcony gdzieś w pobliżu, na pewno pomiędzy skrzynią biegów gdzieś a silnikiem. Te zęby, które tutaj są, zazębiają się za koło zamachowe silnika i powoduje nam jego zakręcenie tego koła zamachowego, a tym samym uruchomienie naszego silnika, prawda? Trzy rzeczy, które najczęściej padają w rozrusznikach. No to oczywiście sam elektrowłącznik, czyli to urządzenie, które powoduje nam wyrzucenie tego bendyksa tak zwanego. Tu jest ten bendyks, o, te koło zębate, które wiedzą, co one się kręci. W drugą nie powinno, więc nie wiem, czy to już nie jest. A nie, zablokowało się, dobra. Ok. Oczywiście sam bendyks, samo to urządzenie w środku się psuje. No i oczywiście szczotki, czyli tutaj szczotkotrzymacz. Tutaj mamy wszystko poskręcane. Będę rozbierał, będę pokazywał. To takie najczęstsze przyczyny. Również tulejki. Tu jest tulejka w środku, z drugiej strony tutaj też jest tulejka na wirniku. Możemy mieć objaw też ciężkiego kręcenia, powiedzmy, auta. Wszystko jest w porządku z autem, a on nam ledwo kręci, akumulator sprawny i tak dalej. To też już może być objaw zużycia tych tulejek, tej i tu. W tym momencie cały wirnik przesuwa nam się w jednym kierunku do stojana, nieważne w którym, czy w tym, czy w tym, czy w tamtym. Po prostu ściąga go, no i musi dużą siłę pokonać, żeby się obrócił wokół własnej osi w tych tulejkach, więc już jest duża strata mocy tego rozrusznika na samym starcie, tak? Czyli powiedzmy już na samej pracy jego w ogóle, nawet tu na stole, prawda? Co mówić jeszcze, jak on musi nam uruchomić silnik. Dobra, teraz Wam pokażę, że to działa. Plus, podłączam sobie pod tą śrubę, tak jak to jest w samochodzie, śruba plusowa tutaj podłączona. O, minus samochodu, czyli nasza śruba, powiedzmy, którą mamy to przykręcone. No i teraz konektor jest jeden, który odpowiada nam za stacyjkę, czyli wiązka, która idzie nam z kluczyka, ze stacyjki, jest zapięta tutaj na tą wsuwkę. O. Nie wiem, czy tam widać, czy nie widać. Tutaj jest taka wsuwka, prawda? I ona nam odpowiada, ten przewód, który idzie nam tam do kluczyka, odpowiada nam za start tego rozrusznika, czy przycisku, jak tam kto woli. Dając napięcie teraz, powiedzmy, tutaj na ten przewód, powodujemy zworę na tym elektrowłączniku. Elektrowłącznik nam się wysuwa, powodując zworę na tych dwóch stykach. Zaraz Wam pokażę. Symulujemy uruchomienie kluczyka. Prawda? Dobra, koniec zabawy. Widzicie, że to działa, że to się kręci. Teraz będziemy go rozbierali i Wam będę opowiadał. No i dobra, pierwszą rzecz, którą byśmy, powiedzmy, zrobili, no to sobie odkręcimy tutaj nasze te tylne części, bo tak naprawdę tutaj mamy tylko przykręcony ten elektrowłącznik, reszta się znajduje od tej strony, więc no tutaj mi się wydaje, że będzie chyba 14. Odkręcimy sobie zasilanie główne na nasz wirnik. O. OK. Częsta przyczyna właśnie tych elektrowłączników. Dobra, te napięcie mamy już stąd zdjęte. Spróbujemy odkręcić teraz tutaj automat. Ja to tak nazywam, popularnie się nazywa automat, ale tak naprawdę fachowo to jest elektrowłącznik. Spróbujemy sobie to odkręcić. O. OK.
myślę, że będzie to. Nie będę chyba tego składał, także jak chcecie sobie popatrzeć, jak rozebrać, to patrzcie. Natomiast poskładam sobie na spokojnie, bo film będzie za długi. Dobra. Wyciągamy sobie te śruby. O. Widać, dobra. Mamy już elektrowłącznik odkręcony i zasilanie mamy odkręcone. Wyjmujemy. Wyciągamy sobie teraz ten automat. O, to jest coś takiego. O, on jest na takiej sprężynie. Tu jest taka łapka. I ta łapka nam powoduje, że ten elektrowłącznik po podaniu napięcia tutaj masa i ten plus, on nam się tutaj ściąga, tak, pole magnetyczne się wytwarza i nam go ściąga, ten tłok, i on powoduje, po pierwsze, tym grzybkiem ściągnięcie do siebie tej łapki, a tym samym wyrzucenie nam tego bendyksu. O, widzicie? O, tak to działa. To jest jakby jedna rzecz, że on chowając się w polu magnetycznym tutaj nam go ściąga. W środku tutaj jeszcze jest stycznik, jest sprężyna i stycznik. Nie wiem, to się chyba nie rozbiera, ale... I jedna szpilka i druga szpilka M8 są połączone. Tu jest sprężyna jeszcze taka i takie płaskie, mosiężne. Łącznik taki, taka płytka mosiężna, która powiedzmy po ściągnięciu tego, po podaniu napięcia, robi nam zwore pomiędzy tymi szpilkami, tak? W tym momencie nam się właśnie uruchamia rozrusznik. Dobra. Częsta przyczyna właśnie, jak nam psztyka, a nie kręci, to jest właśnie to. Psztyka, bo tutaj już po prostu nie daje nam zwory, nie daje nam tu napięcia. Prawda? Są spalone już tam styki w środku, wtedy jedziemy i wymieniamy to. Dobra, rozbieramy go dalej. Dziesiątka. Rozkręcamy dwie główne szpilki. Dziesiątka albo ósemka. Ósemka, przesadziłem. Ósemka. Szpilki mamy rozkręcone. Próbujemy sobie tutaj to wyjąć. Rozebrać tą naszą całość. O. Ok. Łącznie z bendyksem. Nasza taka izolacja i blokada tej dźwigni. O. Tak to wygląda w przekroju. Normalnie spoczynkowe jest to w ten sposób. Tutaj mamy ten nasz bendyks założony, ten kołnierz. Oto. I w momencie, kiedy nam cewka tutaj się ściągnie, wtedy tamta łapka nam wypycha zęby na koło zamachowe. Dobra. Rozkręcamy teraz dalej to. Tutaj mamy właśnie ten nasz ślizg, tą tuleję od tego wirnika. W momencie, kiedy ona się wytrze, ta część lub ta część, wtedy nam ciężko chodzi. Dobra. Tutaj mamy szczotki nasze. Możemy sobie to zdjąć razem z tą gumką. O. Jak widzicie, tutaj mamy szczotki. Często się te szczotki wycierają. I teraz zobaczcie, podpowiem wam jedną ciekawą rzecz, gdybyście... Chociaż w nowych chyba są te wkładki takie, ale gdybyście musieli rozebrać rozrusznik, a szczotki są ok, nie wymieniacie tego, to warto wiedzieć, jaka średnica jest tutaj komutatora. No to jest 29.
poszukajcie sobie teraz nasadki. To idzie w ten sposób, cienka wchodzi tu, więc sobie to od tej strony zainstalujemy. O. O, na pełną średnicę. W nowych będziecie mieli takie wkładki plastikowe, tulejki, więc jak będziecie składać, nie wyciągajcie tego, włożycie sobie to na samym końcu już na komutator. Tutaj ta guma mi trochę pręży, dlatego było mi niewygodnie to zrobić. To i teraz sobie wkładamy. O, i mamy szczotki założone. Nasadka nam wyleciała, prawda? Wyciągamy sobie teraz wirnik. Tutaj są te nasze właśnie magnesy, o których mówię. Teraz tak, przed złożeniem warto wziąć papier, oczyścić sobie tutaj. Nie jakiś tam za gruby. Oczyścić sobie przy okazji ten komutator na rozruszniku. Prawda, żeby te przypalenie, to wszystko, żeby nie było iskrzenia. O. Oczyścić sobie to elegancko, w niczym to nam, że tak powiem, nie przeszkodzi, a nie będzie nam się tutaj nic grzało. Tutaj jeszcze z tej strony jest taka specjalna podkładka. O, zdejmujemy tą podkładkę, musimy niestety pozbyć się tego krążka. Delikatnie wimadło, nie ściskamy tego mocno. Ja przynajmniej sobie tak to robię. Klucz 14. Jak sobie pukniemy 14, to wtedy ta obrączka nam spadnie tu. Tutaj jeszcze podkładka mi spadła z wirnika. Dobrze, mamy sobie tą blokadę odpiętą. To jest taka nasza, słuchajcie, blokada. Jeżeli chcemy wymienić ten bendix. I ściągamy tą sprężynę. Tą sprężynę trzeba stąd zdjąć. O. Trzynastka kluczyk. I obrączkę mamy zdjętą. O. Obrączka zdjęta. Teraz zdejmujemy sobie tą naszą blokadę i mamy zdjęty bendix. Jeżeli musi w jedną stronę nam się kręcić, a w drugą musi nam blokować. To jest takie sprzęgiełko. I to jest rozrusznik rozebrany na proszek. Powiedzmy tą, wybić tulejkę, drugą tulejkę wbić, mamy z głowy. Wszystko jest do dostania. Słuchajcie, mamy wszystko ogarnięte, składamy. Bendix mamy nowy, wkładamy sobie bendix. Wkładamy podkładkę, nie zapomnieć o tej podkładce. Do tej blokadzie zakładamy naszą obrączkę. To będzie fajne. Wbijemy sobie tą sprężynę do końca, aż nam wpadnie w nasze miejsce docelowe. O. Dobra, nasadka 12. Mamy obrączkę nabitą. Widzicie, jak ona teraz odstaje. A teraz musimy to zabić. Niestety tu. Zacisnąć musimy. O. Teraz sobie weźmiemy tą 13 naszą i delikatnie sobie pukniemy w ten sposób, żeby ona nam się zablokowała. Dobra. Mamy spięte. To już nam nie wyleci, bo to już nam się tutaj zatrzasnęło. Elegancko. Także widzieliście, klucz 13 napinamy i sobie obrączkę wkładamy. Teraz przy składaniu możemy sobie zrobić odwrotnie. Możemy sobie włożyć najpierw w korpus wirnik. Nie musieli go unieść kawałek do góry. O. I zapiąć mu te widełki tu i włożyć w tulejkę. Tutaj. Tu już mamy wszystko włożone. Wkładamy sobie teraz naszą blokadę. Teraz możemy sobie spokojnie włożyć
kwadracik. I tutaj w tym dystansie zielonym też jest wypust. Więc inaczej nie uda nam się tego włożyć. O, i to już nam siedzi i się nie obróci. Dobra. Podkładka idzie tu. Na wirnik. Teraz możemy sobie założyć ten nasz automat, czyli elektrowłącznik. Tak jak mówiłem, przewody idą tu, więc sobie go zakładamy. I skręcamy. Jak widzicie, on siedzi teraz schowany. W momencie, kiedy włączy nam się napięcie, uruchomi się. Wkładamy nasze szczotki. To, co już pokazywałem. Najpierw nasadka. Zapniemy sobie to. O, bez szkody dla naszych szczotek. I wkładamy sobie szczotki na przykręcamy sobie przewód, bo on tutaj był. No. Obejrzymy sobie go tutaj. Tutaj jest nasz taki wypust. Ten wypust idzie tutaj na uszczelkę. No. I przykręcamy. Szczotki przykręcamy do obudowy. Musimy sobie tylko teraz to dobrze ustawić. Wkładamy szpilki. I to by było na tyle. Teraz podłączymy sobie napięcie pod tą drugą śrubę i zasymulujemy mu odpalanie z kluczyka. Jak widać, działa. Słuchajcie, dobra, no to żeśmy tak na szybko rozebrali rozrusznik, na szybko pokazałem wam, z czego się składa. Myślę, że dosyć szybko udało mi się to złożyć przy ceregieleniu się z tym pierścionkiem, ale myślę, że spokój nas uratuje, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło, was pozdrawiam, szumu nadawał. Teraz już wiecie, na czym polega praca rozrusznika. Coś musi rozruszyć. Trzymajcie się.